poprzednio w Niesławnym. Nadchodzi bestia. Tylko ja mogę ją pokonać. O ile będę gotowy stawić jej czoło. Miesiąc później spotkałem Lucyku. Ona wiedziała o bestii wszystko. Chciała mnie przygotować na jej przyjście. Jej znajomy, dr Wolf, pracował nad kulą promieni, która może zwiększyć moją moc. Musiałem tylko udać się z nią do New Marei. Bestii udało się jakoś powrócić. A Empire City jest zniszczona. Nasz statek płynął w kierunku New Marei. Teraz jest inaczej. Buraki w mundurach maszerują po ulicach, szukając odmieńców, których trzeba ukarać. Napięcie rośnie. Mieszkańcy tego nie wytrzymają. Gdzieś w tym dogorywającym mieście leży klucz do wzmocnienia moich mocy. Te palanty będą próbowały mnie zabić, by ich miasto pozostało czyste. Mogą próbować. Hej, witam was bardzo gorąco. Ja jestem Dudz, to jest Cole McGrath i jest to druga część Niesławnego. Witam was bardzo gorąco w drugim odcinku. Pisaliście, że pierwszy bardzo wam się podobał. Cieszy mnie to bardzo, zwłaszcza retrospekcja wam się podobała. Na początku tego odcinka również zobaczyliście krótką retrospekcję i teraz moje pytanie, czy chcecie, aby takie retrospekcje pojawiały się w każdym odcinku? Czy jest wam to potrzebne, czy może zbędne? Byłabym wdzięczna, gdybyście dali mi znać. Boże, kol. Aha, bo wy chcecie, żebym granatem rzuciła, dlatego zablokowaliście mi celnik. No, wspaniale. Dobra, jeden z głowy. A w New Marei, a właściwie w drugiej części Niesławnego, doszła taka możliwość, o właśnie, zawalania budynków i używania bardziej, okej, jak to powiedzieć, w bardziej pomocny dla mnie sposób otoczenia, co jest właściwie, myślę, bardzo miłą sprawą. Możesz oczyścić drogę? Nieźle. Okej. Przed nami zachodni posterunek. Idziemy teraz szukać Wolfa i mam nadzieję, że znajdziemy, oj, go dość szybko. Okej, tych tam mamy. Oj. No strzel. No strzel do mnie, cwaniaczku. Kocham to miasto. Okej, wyładowałam się, więc będzie mi potrzebne więcej prądu. Ale jak zwykle z samochodów za dużo nie da się go wyciągnąć, więc może latarnia będzie bardziej pomocna. Próbują wyłamać drzwi laboratorium. Znajdę go. Pomóż Wolfowi. Najpierw muszę się pozbyć kolesia z rakietnicą, bo niestety jego obecność tutaj może okazać się zgubna. A jednak nie chciałabym dostać rakietą w twarz. Podobnie jak nie chciałabym na to skazać Cola, więc mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Co tu? Aha, to ty. Fuck! Myślałam, że dam radę odrzucić. No i znowu zapomniałam sprawdzić, czy jest możliwość, żeby automatycznie strzelał z tamtej ręki, a nie z tej. Ale to nic. Przy okazji zobaczę, czy jest taka opcja. Oj, nie zdążyłam przelecieć. Dobra, i tu chyba za mną jest właśnie. Okej. O, dajcie mi się z czegoś naładować. Dobra, w takim razie jeszcze ich. Wiem, że Wolf ma kłopoty, ale znajdziesz na to chwilę? No, mogę znaleźć. Ale dajcie mi najpierw wziąć jeszcze ten rdzeń śmieszny. Kło? Wolf? Chyba to znalazłem. Jesteście tam? McGrath? Odłamki. Boże.
Łup. Jestem w drodze. Nie, 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 mistrzu, najpierw miałam pomóc tu komuś, ej. Okej, olać to, zanim mnie zabiją. Fuck, nie tu. Tu obok. Tak, tu. Właśnie tu. Mistrzu. Tylko nie da się po drodze zabić, proszę. Byłoby super. Likwidacja, świetne. Bardzo fajne są te wykończenia, podobają mi się. Oj, coś czuję, że muszę się stąd szybko ewakuować. Tu się bardzo złe rzeczy dzieją wokół mnie. A ja bym bardzo nie chciała zginąć. Gdzie to jest jakiś kabel tu? Dobra. Jesteśmy. McGrath! Doktor Wolf. Boże. Wyglądasz tak jak on. Tak jak kto? Kessler. Ten, który dał ci mocy. Wiem, kim jest Kessler. Z początku się przyjaźniliśmy. Opowiedział mi o swoich planach co do ciebie. I bestii. Więc wiesz, że zawiodłem. Nie powstrzymałem go. Empire City przepadło. Tak, nie powstrzymasz go, póki nie rozwiniesz umiejętności i nie staniesz się dość potężny, by ich użyć. Kula promieni. Nie. Inhibitor pola promieni. Nazywam go IPP. To jak antykula promieni. Zamiast dawać moce, odbiera je. Dokładnie. Dzięki temu możesz walczyć z bestią. Odebrać jej moce. Pilnuj tego. Tak. A co... A co z tym? A, rdzenie. Zasilają IPP. To baterie tej samej energii, która zasila mutacje genetyczne. Przepływa przez nie prąd. I energia przechodzi na najbliższy przewodnik. Zaraz, zaraz. To mnie wzmocni? Tak. A to dopiero początek. Razem pokonamy bestię. O, dość pogaduszek, Wolf. Do dzieła. Spieprzać gnojki! Co się stało? Milicja wróciła i zaczęła was zgarniać. Kło goni tych, którzy zabrali Wolfa. A co z tobą? Łyknąłeś pigułkę gwałtu? Nie. Wydaje mi się, że mam nową moc. Serio? No, to pokaż, co masz. Pokaż, na co cię stać. Przytrzymaj R2 w okolicy obiektu. Może gdzieś tu jest jakiś obiekt. O, jest. Naciśnij szybko krzyżyk albo R1, aby nie wrócić. Czat. Rzuć samochodem, pokonaj jednego z milicjantów. A tu w ogóle widzę jakąś misję. Jakąś panią, jakiegoś... Aha, leczenie to jest, dobra. Więc może się tym zajmiemy od razu. A tutaj obok zaraz widzę jakiegoś milutkiego kogoś, który mi się przyda. Tylko jakiś przedmiot by mi się przydał. Mogę na przykład w niego rzucić samochodem? Dobry pomysł. O, zajebiste. Dwa za jednym razem, bardzo miło. Co robimy dalej w takim razie? Uważaj, stary. W okolicy mieszkują gliny. Robisz taki raban, że mogą cię już szukać.
Zastanów się, zanim ich zaatakujesz. Szukamy sojuszników, nie trupów. No właśnie. Dlatego olewamy sposobność zdobycia złej karmy. I zobaczmy, jak w ogóle wygląda mapa. Gdzie tutaj jest jakaś misja główna? Nie widzę. Ja jestem tu, więc oddalimy się może od tego miejsca. Podążam i może śladami coś porywaczy Wolfa, ale trochę to zajmie. W międzyczasie rozejrzyj się po jego laboratorium. Musimy wyprzedzić milicję. Uncharted Love. O, to jest jeden z easter eggów w grze. W New Marina w tablicach ogłoszeniowych w kinie są właśnie takie nazwy: Uncharted Love, Assassin's Need, No Need for Speed, Epic Hickey, Little Big Unit, Latchet and Skunk, Sly. Spoko. Bardzo miła wstawka ze strony twórców. Przynajmniej ja tak twierdzę. A my tymczasem idziemy w kierunku misji głównej. I tu widzę przy okazji jakichś wrogów jeszcze. To jest katedra w New Marey. Bardzo przyjemny budynek, który też ma znaczenie fabularne, ale do tego oczywiście dojdziemy później. A tu w ogóle są szyny. Czy ja mogę po tych szynach... Halo. Nie mogę. Mogę tylko po tych u góry jeździć. O, czekajcie. To jest napad, który mogę udaremnić. Nie chciała w tego cywila. Co ty robisz, mistrzu? Spoko. To było, nie powiem, bardzo dziwne z jego strony, ale koniec końców się udało. Kurczę, to daleko jest? To jest chyba ten sam budynek, w którym my już byliśmy, nie? W ogóle ściemnia się, wow. Nie zauważyłam, żeby w pierwszej części było takie płynne przechodzenie. Pór dnia. A w dwójce widocznie jest. Chyba, że to po prostu jakieś... Moje widzimisię. I teraz kolejna fajna rzecz, którą wam pokażę. W drugiej części dodano pionowe rynny, które wyrzucają kola do góry. Przyznacie sami, że to bardzo przyjemna sprawa. Okej. Widziałam jednego z gołębi pocztowych Wolfa na wieży zegarowej. Musisz go złapać. Jasne, ale po co? Kiedy Wolf działał pod przykrywką wśród synów pierworodnych, ptak przekazywał jego meldunki kontaktowi Venesa, czyli mnie. Więc nie jest twoim o wiele starszym chłopakiem, czy coś? Nazwałabym go raczej ojcowskim wzorcem. Spoko, nie będę cię osądzać. Gołębie są generalnie jednymi ze znajdziek w Niesławnym 2 i są dość upierdliwymi znajdźkami, jeśli ma być szczera, bo jeśli znajdziemy się w pobliżu gołębia, o ile dobrze oczywiście pamiętam, to dobrze jest go od razu zestrzelić, bo inaczej on niestety, ale odleci sobie i będziemy mogli dopiero wrócić do niego za jakiś czas. Gdzie ty tam jesteś? Hej! Skoro wlazłeś tak wysoko, równie dobrze możesz zejść ze stylem. Zeszłam ze stylem. Przy opasce powinien się znajdować dysk USB. Podłącz go do telefonu. Hasło już ci podesłałam. Gdzie jest ten gołąb? O kurczę, nie widzę gościa. Może on gdzieś tu leży. No, gdzie ty spadłeś, ptaku? Czekaj, czy może on gdzieś tutaj jest? O-o? No masakra jakaś, teraz będę ptaka szukać. Że niby jest gdzieś...
głupa jestem, nie widzę ptaka. Gdzie on jest? Przecież tu nie leży nigdzie na schodach, nie? No widziałabym go przecież, no nie ma go. Jezus, głupia duc, trzeba było patrzeć, gdzie spada, zamiast się popisywać. No chyba tutaj nie ma go. O boż, kupi ptaku. Co mam z nim zrobić? Nie, nie, nie! O Jezus. Ja bym, Kol, chciała, żebyś... O matko. No poważnie. Bez jaj. Dzięki. Okej, spadł. To już jakiś początek. Dlaczego on musi na te głupie rynny spadać? No. Rynny, gzymsy. Agentko Kuo, jestem przekonany, że tylko ty będziesz w stanie rozszyfrować tę wiadomość i że będzie stanowić istotny dowód w sprawie synów pierworodnych. Świat musi poznać prawdę o tym, co się wydarzyło. Trzeba natychmiast rozpocząć walkę ze skutkami użycia kuli promieni. Skutkami, za które biorę pełną odpowiedzialność. Przekaż to nagranie swojemu kontaktowi z Empire City. Mamy mało czasu. Nieźle. Widziałam, jak całe stado ucieka z laboratorium po eksplozji. Będę się rozglądał. Przy okazji, w okolicy wieży widziałam kawałki promiecytu. Promie czego? Kawałki gleby skażone podczas testów kuli promieni. Wolf sądzi, że wiesz, co z nimi zrobić. A, tak. My mówimy na to odłamki z wybuchu. Coś się wydarzyło, Cole. Moje ciało wchłania ich energię. Jeszcze kilka odłamków i będę w stanie zebrać więcej mocy. Mogą być wszędzie. Zbiory Wolfa rozbryzgły się przy wybuchu. Spokojnie, znajdę je. Słuchaj, w tym nagraniu Wolf wspomniał o twoim kontakcie z Empire City? Właściwie to znałeś go. Nazywał się John White. Nie wierzę. W NASA nie wiedzieli wtedy, kim są przewodnicy. Przeskanowali wszystkich agentów, ja i John mieliśmy ten gen. Dlatego zostaliśmy wybrani do infiltracji synów pierworodnych. On trafił do Empire City, a ja do New Marais. Oboje ukrywaliśmy swoją tożsamość. Co ci o mnie powiedział? Po wybuchu trudno było uwierzyć w to, co wypisywał w raportach. Oczywiście do czasu, kiedy zobaczyłam już ciebie i bestię. Tja, świat zdecydowanie zaczął świrować. Okej, czyli jak widzicie, Kuo miała jakiś związek z Johnem, który niestety zginął. Przy okazji, kiedy próbowaliśmy pozbyć się kuli promieni. Okej, są trzy odłamki. Dobra robota. Widzę, że naprawdę świetnie sobie z tym radzisz. No ba. No niestety, musiałam się trochę pobawić skakaniem z wieży zegarowej. Mniejsza. Nadrobimy to szybko. Dobra. Teraz pewnie znowu jakiś telefon mnie czeka. Pamiętasz, że kiedy tu pierwszy raz przyjechaliśmy, zadałem się, powiedzmy, z podejrzanym elementem. Jasne, ale co cię nie zawije, to cię wzmocni. No cóż, teraz twoja kolej. Kilku z nich ciągle ma mój numer i teraz szukają pomocy elektryka. O Boże. Jesteś sławny. Nawet na południowym zadupiu. Cudownie. Widzę napad w pobliżu, więc się tym zajmiemy w pierwszej kolejności. I widzę też gołębia. Więc gołębiem też się zajmiemy. Gdzie on tu fruwa? O, proszę. Ślizgawka. Tam jest gołąbek. Stój, ptaku. Został na dachu, dobra. Obiecuję, że teraz będę patrzeć, gdzie te głupie ptasiory spadają. Generatory kupy. Sraki jebane. Ale zdobądź te dane. Nagranie X04. No. Spotkanie z agentami NSA, Johnem White'em i Lucy Kuo. Jesteś tam, John? Rozpracowałeś synów pierworodnych w Empire City. Czas przedstawić cię mojemu kontaktowi w New Marais. John White, oto doktor Sebastian Wolf. Wolf? Trzymaj. To ten sekret, który chronisz?
nie ma. Odpowiadam za co najmniej połowę rzeczy, które mamy zbadać. Spokojnie. W porządku. Wolf ryzykuje życie. Dobra. Więc myślę, że mam jeszcze czas na misję główną. Główną, oczywiście, żeby nie było wątpliwości. Podejrzewam, że będę musiała coś zrobić dla Zeke'a i jego szemranych przyjaciół. Poza tym, żeby było... Albo nie, zresztą sami zobaczycie. Chciałam wam powiedzieć, jak będzie wyglądała nasza stacja. Stacja, dobra, może to trochę źle brzmi. Mam na myśli miejsce, do którego będziemy wracać jak poprzednio. Oj, 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 jak poprzednio dach Zeke'a. Vampire City. Nawet nie muszę szukać okazji do zebrania dobrej karmy. Oj, czuję na sobie laser, to bardzo niefajnie. Wężykiem, Cole, wężykiem. Wężykiem, mistrzu. Dobra. Tu nas nie powinni dosięgnąć. Ała? Ła? Co to miało być? Tydzień temu, w samym centrum Empire City doszło do największej katastrofy w historii Ameryki. Seria eksplozji, początkowo wyglądających niegroźnie, doprowadziła do zniszczenia całego miasta. Ta tragedia nosi nazwę Zdarzenie w Empire. Obecnie Empire City jest pogrzebane w gruzach. Nie opublikowano oficjalnych danych, ale według najnowszych szacunków zginęły miliony ludzi. Kraj jest pogrążony w żałobie, a my nadal nie wiemy, co wywołało tę nagłą katastrofę. Czy ktoś zaatakował Stany Zjednoczone? Dyrektor NSA Houston prowadzi oficjalne dochodzenie w sprawie zdarzenia w Empire. Na razie śledztwo nie przyniosło jednoznacznej odpowiedzi. Na wszelki wypadek siły zbrojne zostały postawione w stan gotowości. Żołnierze wracają z misji zagranicznych, by pomóc opanować sytuację. Nie wiemy, czy katastrofę wywołali ekstremiści, czy nowe zjawisko naturalne. Jedno jest pewne. Niebezpieczeństwo nie minęło, a kolejne zniszczenia mają miejsce wzdłuż coraz dłuższego pasa wschodniego wybrzeża. Jak patrzyłam na ten komunikat i tak stwierdziłam, że to nie jest przecież animacja, tylko faktyczne nagranie. I patrzyłam też na nazwę tej misji i stwierdziłam, że tak będzie miał tytuł ten odcinek. Karma to sucz. Stary, poszło w świat. Skontaktowali się ze mną Glina i Ćpun. Super, mam swoich grupis. Oni traktują cię poważnie. Jak im pomożesz, świat się dowie. New Marais to dla nas nowy początek. To nowy start. Dobra, dobra. Hej, ściągnąłeś ich uwagę. Zwłaszcza, że potrafisz ściskać piorunami. Karma to sucz, rozumiem. I co teraz? Pora się przedstawić. Aha, czyli Zeke stawia mnie teraz przed wyborem misji karmy, czyli misji, w której mogę zyskać dobrą albo złą karmę. My oczywiście wybierzemy tą dobrą, żeby było jasne. Więc będziemy współpracować z gliniarzami, żeby było jasne. Tu jest gdzieś jakaś woda, nie? Dobra. Dobry Samarytanin. Okej. W pobliskiej posiadłości milicja rozstrzeliwuje ludzi, którzy ich zdaniem są odmieńcami. Jeśli to prawda, a ty jesteś dobrym człowiekiem, powstrzymasz milicję i uleczysz rany. Spoczko. To nie powinno być specjalnie trudne, ale widzę, że tu są jakieś bagna, a to troszeczkę mnie nie nastraja pozytywnie do pracy na tym terenie. Z tej prostej przyczyny, że Cole nie specjalnie lubi się z wodą. Co się cykasz? Co, wyjdzie tu ktoś na mnie? Będę się z kimś bić, czy nie? A. No, ta. A ja się martwiłam, że nie. Pokonaj katów. Dobra. Lecimy do góry. Ha ha ha!
Dobra, tak przy okazji bym nie chciała zakładników zabić. Gdzie ty tu jesteś? Tu. Dobra. Wszyscy? Ci policjanci są pod ostrzałem. Pomóż im, złap jakiegoś milicjanta, żeby go przesłuchać. Aha, dobra, tam są. Ciśniemy do nich. Aha, to oni tego gliniarza tam teraz atakują, w sensie... A, no tak, bo powinnam rozróżniać gliniarza od milicji. Dobra, tego nie chciałam akurat zrobić. O, podejrzewam, że wystarczy go związać, co? No, tak myślałam. No to się zajmujcie, panowie, zajmujcie. Teren zdobyty. Miło, bardzo miło. Kurde! Słyszysz tego pieprzonego perkusistę? Nie cierpię tego. Zrób to dla mnie i sprowadź gniew Boży na wszystkich ulicznych artystów. Nie przepadasz za nimi, co? Nie lubię być zmuszany do słuchania tej ich muzyki. Zresztą, kto to lubi? No niestety nie będziemy go przed niczym powstrzymywać, bo to misja po stronie zła, ludzie więc zaczynają o tobie gadać, Cole. Niedługo przestaniesz być anonimowy. Gdzie się nie pojawisz, ludzie proszą o pomoc. Pośpieszmy się i znajdź mu Wolfa. O, jeszcze chwila. Tymczasem może potrenuj korzystanie z mocy. Udaj się do tej lokacji. Okej, a to co? Oczywiście wszyscy przeczytaliśmy, o co chodzi. Ojej, edytor. W Niesławnym 2 dochodzi opcja grania w levele społeczności i tworzenia tych leveli. Jest taki przymus, żeby raz, przynajmniej raz, w ciągu grania w tą część... przejść taką jedną misję, bo ona jest po prostu wpisana w fabułę. Ale powiem wam, że nie jest to najprzyjemniejsza sprawa, dlatego na razie to sobie odpuścimy. Albo chociaż mogę... Albo nie. Nie chcecie tego widzieć. Nie chcecie tego widzieć. To są dość... Czy ja grałam w kilka takich misji i żadna nie przypadła mi specjalnie do gustu. Nie wiem, może to kwestia tego, że ja trafiałam na jakieś takie, nie wiem, słabe misje, ale jakoś nie mam tak czy siak przekonania do nich. To jesteś gołąb nade mną. Czy ty jesteś ptaku? No nie widzę małego skubańca. Call of Booty. Słodkie. Ptasiorku. Chodź, tu mam dla ciebie ziarnka. Gdzie on jest? No nie widzę. Tu fruwa tak nisko. Okej. Jest i gołąbek. Ale nie. Kol, złaź z poręczy. Nagranie Josepha Bertranda, plik A435. Nowy obiekt, który budujecie pod parowozownią, jest przytłaczający. Czapki z góry, doktorze. Technologicznie wyprzedzamy resztę świata o 100 lat. Bez skromności. Wstępując do synów pierworodnych, usłyszałem o tym, że wyprzedzają świat o 100 lat. To bardzo powściągliwe ujęcie rzeczy. Jak zobaczyłem to wszystko, pomyślałem, że porwało mnie UFO. Przepraszam za zamieszanie. Były tu jaskinie. Dobrze je znałem. Bawiłem się w nich jako dziecko. Była tu podziemna linia kolejowa, którą wywożono z miasta zbiegłych niewolników. Później była prohibicja, a whisky zastąpiła niewolników. Teraz ukrywamy tu przyszłość. Dobra, tu jest jeszcze jeden gołąbek, którego strącę, ale misją główną zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Dobra,
Pokaż, co tam ma ten gołąbek ciekawego. Nagranie agenta Johna White'a, plik D045. Mam wieści. Dostałem awans. Będę pracował z Kesslerem. Najwyraźniej pniesz się w górę jak rakieta. Podejrzane. Może Kessler wie, że jestem z NSA. Co? Nie. Zabiłby cię. Może. Kessler kazał natychmiast przekazać kulę promieni do Empire City. Co to znaczy? Przyspieszył procedurę. Nie możemy na to pozwolić. Czas to skończyć. Powiedz Houstonowi, że jestem gotów do ewakuacji. Daj spokój. Wciąż zbieramy materiały przeciw synom pierworodnym. Nie ujawnimy się, aż nie zbierzemy tylu dowodów, żeby zniszczyć całą organizację. Na razie zostań na miejscu. I prześlij kulę. Okej. Czyli to są zapiski z tego, co działo się przed tym. Znaczy, nie przed tym. Właściwie z tego, co mogliście słuchać w skrzynkach kontaktowych, ale tak też z troszeczkę innej perspektywy przedstawione. Anyway, ja dziękuję wam... Ups, padam. Bardzo serdecznie za to, że byliście i że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał równie mocno jak pierwszy i do zobaczenia.